Jezu, dziękujemy Ci, że możemy być z Tobą tutaj, teraz. Dziękujemy i adorujemy Twoją obecność. Ty jesteś cudowny. Dziękujemy Ci za to, że możemy przed Tobą być tak po prostu. I dziękujemy Ci, że po prostu cieszysz się nami teraz tutaj. Dziękujemy Ci też, że możemy w tym momencie złożyć przed Tobą cały ciężar tego dnia. Wszystko to, co nas przytłacza, co nas zastanawia lub martwi. Wiemy, że Ty jesteś dobry i więcej, jesteś dobry właśnie dla nas. Dlatego z radością dajemy Ci ofiarę naszych serc, z absolutnie wszystkim, co w nich jest. I wielbimy Ciebie i cieszymy się, bo wierzymy, że dziś usłyszymy Ciebie. Zobaczymy, jak działasz i tym bardziej będziemy wielbić Ciebie. Thank you.
Thank you.
wrażenie, że być może niektórzy z was nie chcą powiedzieć tych słów. Być może jest tak dlatego, że jesteście bardzo świadomi, że wasza miłość jest ułomna, że jest słaba. I to jest prawda o miłości każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Miłość wszystkich nas ku Jezusowi jest ułomna i jest słaba. Ma swoje ograniczenia, jest skończona. Natomiast prawdą jest też, że On zasila nas swoją miłością. I to dlatego, że On kocha nas tak pewnie i tak stabilnie, tak niezmiennie mocno i tak cudownie i tak zupełnie bezwarunkowo. Możemy zupełnie legalnie powiedzieć Mu, że Go kochamy. Nie bój się. Teraz nawet po cichu możesz Mu powiedzieć, że Go kochasz. Jeśli powstrzymują Cię wizje Twoich klęsk i Twoich słabości, to wiedz, że On widzi to wszystko i On Cię kocha. On Cię kocha cały czas. I On nie będzie zgorszony, jeśli powiesz Mu, że także Go kochasz. Cię nie potępi. Możesz wyrazić Mu swoją miłość, nawet jeśli jesteś słaby. Widzisz wszystko od początku do końca. Kochamy Cię. Kochamy Ciebie, Jezu.
Cię wysławiać, uwielbiać imię Twe. Święty, Twoją obecność tu pośród nas. Ty, który jesteś. Chcemy Ciebie wielbić. Chcemy Ciebie wielbić. Tobie śpiewać. Jedyny godzien. Tobie śpiewać. Pozwalamy się dotknąć Tobie, gdy dopuszczamy Ciebie do siebie. Czerpiesz przyjemność z naszego towarzystwa i z bycia blisko nas.
Jesteś cudownym, zadziwiającym Bogiem. Uwielbimy Ciebie. Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy. Wcześniej o poranku i gdy noc kładzie cień, Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebiańską chwałę, kładąc nasze życie, by się stale zmieniać mógł. Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy. Wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień, Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebiańską chwałę, kładąc nasze życie, by się stale zmieniać. Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy. Wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień, Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebiańską chwałę, kładąc nasze życie, byś je stale zmieniać mu. Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy. Wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień, Tobie chcemy śpiewać.
serca dla Ciebie, Jezu. Nasze serca są dla Ciebie, Twoje są. Otwieramy się na Ciebie, na łaskę Twoją. Słowo. Chcemy Cię uwielbić w Twoim Słowie. Dziękujemy Ci, bo Twoje Słowo, które jest duchem i życiem, Jezus Chrystus, został nam dane. I z pokorą kłaniamy się Tobie, bo Twoje Słowo żywe, Twój jednorodzony Syn został wydany za nas. Jak moglibyśmy Go teraz nie przyjąć? Dziś wielbimy Ciebie. Jesteśmy oszołomieni Twoją wspaniałością i hojnością względem nas. Dałeś nam swojego Syna. I jakże nie mógłbyś nam dać wraz z Nim wszystkiego innego.
dziś z pokorą kłaniamy się Tobie i wielbimy Twoje żywe, święte Słowo. Z listu do Filipian, od 2 rozdziału, od 5 do 11 wersetu. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Ojcze, dzisiaj dziękujemy Ciebie, dziękujemy Tobie, bo Twoje ożywcze dążenie, Twój Duch Święty ożywia nas i wskazuje nam Jezusa. Wskazuje nam Twojego jedynego Syna, który zgodził się przyjąć naturę ludzką, który dobrowolnie pozbawił siebie wszystkich przywilejów związanych z tym, że jest Bogiem i stał się człowiekiem. Tak jak my czuł głód, tak jak my czuł ból, tak jak my również cierpiał. Był podobny do nas w absolutnie wszystkim oprócz grzechu. Uwielbiamy Ciebie, bo Słowo stało się ciałem. Jest to coś niesamowitego, niepojętego i ogromnego. Uwielbiamy Ciebie, bo Twój Syn uniżył się, stając się człowiekiem. Przywdział ludzkie ciało. I nie korzystał z chwały należnej mu, aby być blisko nas. Stał się taki jak my. Stał się podobny nam. Żył pośród nas. Rozmawiał z nami, przeżywał z nami. Wybrał dobrowolnie wszystkie trudności, które jako Boga mogłyby go nigdy nie dotyczyć. Właśnie po to, by powiedzieć nam, że Ty nas nie pozostawiłeś, Ty nas nie porzuciłeś w niczym. Że jesteś z nami we wszystkim, że chcesz być z nami w absolutnie wszystkim, że ze wszystkim możemy przyjść do Ciebie i zwrócić się do Ciebie, i abyśmy zawsze wiedzieli, że Ty rozumiesz, że Ty wiesz, i abyśmy zawsze na pewno wiedzieli, że jesteś blisko, że jesteś blisko nam, nas, jesteś Emanuelem, jesteś Bogiem z nami. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze, w Twoim Synu, w Jezusie Chrystusie, w Twoim jedynym Synu.
się człowiekiem. Twoim Synu, Słowie wcielonym. Twoim Synu, który z miłości stał się jednym z nas. Jezusie, człowiek ogołocił się, przyjął postać człowieka, stał się podobny nam, stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Ciebie, Ojcze, w Twoim Synu i w Twoim Słudze, uniżonym i pokornym, Jezusie Chrystusie. Wielbimy Ciebie, bo Twój Syn najpierw uniżył się, stając się człowiekiem, a potem jeszcze przeżył swoje życie służąc i służył też Tobie do samego końca, przyjmując straszną śmierć na krzyżu, wydając samego siebie za nasze grzechy i słabości, płacąc nasz dług, płacąc za nasze błędy, ponosząc karę należną nam. On pozwolił, by Jego święta krew została przelana, abyśmy my mogli być na zawsze Twoi. Uniżył się tak bardzo, wybierając hańbę krzyża. Przez to nawet traktując siebie samego jako gorszego niż my, niż stworzenie. Zadziwienie wprawia nas Jego niesamowita pokora. Wielbimy Ciebie, Ojcze, i wielbimy Twojego Syna, bo do końca wybrał drogę uniżenia. Wybrał drogę bycia małym i coraz mniejszym, mimo że miał wszelkie prawo, by być wywyższony od początku do końca. Nie dość, że stał się człowiekiem, to poszedł jeszcze niżej. Został odrzucony i przyjął haniebną śmierć, abyśmy my byli na zawsze Twoi.
Wielbimy Ciebie, Ojcze. Wielbimy Ciebie, Jezu. Bądź uwielbiony, Ojcze, w Twoim Synu, w Chrystusie, bo On wybrał do końca drogę uniżenia. Był posłuszny Tobie aż do śmierci, nawet tak strasznej jak śmierć na krzyżu. Pokorny Bóg dał zranić się. Śmierć, by zbawić nas. Jego krew z grzechu obmywa mnie. Jezus posłuszny do końca. Jezus posłuszny to. Przyszedł po to, aby służyć, nie po to, aby mu służono. Posłuszny woli Ojca do końca. Posłuszny aż do końca, zbawienie przyniósł nam. Jezus, 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 posłuszny aż do końca, zbawienie przyniósł nam. Tak i uwielbiamy Ciebie, Ojcze, bo Ty wywyższyłeś Jezusa. Ty tchnąłeś w Niego życie po 3 dniach. On zmartwychwstał i Ty dałeś Mu imię, ponad wszelkie imię. Wielbimy Ciebie, bo moc Jego ofiary kupiła nas Tobie na zawsze. I wielbimy Ciebie, bo z powodu Jego posłuszeństwa, z powodu Jego uniżenia i z powodu Jego ofiary On jest Panem.
ma On imię ponad wszelkie imię. Wszelka władza na niebie, na ziemi, pod ziemią należy do Niego. Wielbimy Ciebie, bo nie ma takiego kolana w niebie, na ziemi lub pod ziemią, które nie zgięłoby się na dźwięk Jego imienia. Nie ma tak mocnych. Wielbimy Ciebie, Jezu. Bądź uwielbiony i wywyższony na zawsze, bo swoim uniżeniem wywyższyłeś Ojca i Ojciec wywyższył Ciebie ponad wszystko. I wielbimy Ciebie, bo mamy udział w Twoim zwycięstwie, gdy wchodzimy na Twoją drogę, gdy wchodzimy w drogę uniżenia. Wielbimy Ciebie, bo jest nam dane podążać za dążeniem, które żyło w Tobie i które kierowało Tobą. Za dążeniem, które mówiło, jeśli umrzesz, to odzyskasz swoje życie, to zyskasz swoje życie. Za dążeniem, które mówi, że jeśli będziesz kochał, jeśli będziesz kochał moją miłością, to nic nie stracisz, a wygrasz, a wywyższę Ciebie. Dziękujemy Ci, Ojcze, bo to właśnie mówisz nam. I tak właśnie kieruje i prowadzi nas Twój Święty Duch. Dziś wielbimy Ciebie za przedziwną i paradoksalną logikę, której Ty sam stałeś się przykładem, Jezu Chryste, którą Ty sam ucieleśniłeś. Ojcze, jesteśmy świadomi, że gdy mówimy, że Twój Syn jest drogą, to to właśnie oznacza to, tą drogę. Drogę zejścia nisko, byś Ty mógł wynieść nas wysoko, razem z Twoim Synem, zaraz za Nim. Ciebie, bo gdy idziemy drogą przebaczenia, gdy idziemy drogą odpuszczenia, gdy idziemy drogą służenia i uniżenia, i gdy idziemy nią razem z Tobą, to Ty nas wskrzeszasz, Ty nas uzdrawiasz. Mamy udział w Twoim zwycięstwie, w Twojej chwale teraz i w Twojej chwale w życiu przyszłym. Dziękujemy Ci i uwielbiamy Ciebie, bo w ten przedziwny sposób jesteśmy dziećmi naszego Ojca, naszego doskonałego Ojca w niebie. Wielbimy Ciebie, bo w ten sposób Ty, droga Jezu, jaśniejesz w naszym życiu. I w ten sposób oddajemy Ci chwałę, tak jak Ty przez swoje uniżenie oddałeś chwałę Ojcu. Stałeś się drogą i który wskazałeś nam drogę, bądź uwielbiony. Ty, który masz imię ponad wszelkie imię. Twoje imię ponad wszelkie imię jest. Każde kolano zegnie się na Ciebie.
jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Świecie tym. Ty jesteś Panem. W sercu mym. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Masz w swym ręku cały autorytet. Ty jesteś Panem. Masz, Jezu, w swym ręku wszelką władzę. Jezu, Ty jesteś Panem. I teraz w czasie, gdy obejmujesz panowanie nad ziemią, Ty jesteś Panem. My wielbimy Ciebie. Ty jesteś Panem. Aż każda zwierzchność do końca będzie Ci poddana. Ty jesteś Panem. Aż powrócisz w swojej chwale. Ty jesteś Panem. Aż każde oko zobaczy, że Ty jesteś Panem. Aż wszelki język naprawdę i dosłownie wyznasz. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Mam wrażenie też, że teraz być może jest to osoba, która ogląda nas online. Nie wiem, a może jest to ktoś, kto jest tutaj. W każdym razie mam wrażenie, że Jezus uzdrawia kogoś, kto ma problemy z oddychaniem. Być może jest to astma. Mam wrażenie, że teraz Duch Święty dotyka Cię. I mam wrażenie, że dotyka wielu osób, które mają problemy z oddychaniem. Być może są to również powikłania po-covidowe, może jest to COVID. Jezu, dziękujemy Ci, bo Ty jesteś Panem. Dziękujemy Ci, bo Twoja święta krew obmywa nas i oczyszcza. Dzisiaj dziękujemy Ci za to, że Ty, Duchu Święty, działasz w ciałach tych osób i wywyższamy Ciebie, bo na krzyżu poniosłeś wszelkie choroby i słabości. I swoją świętą krwią wykupiłeś nam zdrowie na zawsze. I dziękujemy Ci, że mocą Twojego autorytetu możemy ogłaszać uzdrowienie. Możemy ogłaszać zdrowie, które Ty nabyłeś skutecznie i w całości. Bądź uwielbiony, Jezu. Mam wrażenie też, że jest ktoś, kto teraz doświadcza uzdrowienia w lewym kolanie. Mam poczucie, że odczuwałaś tam ból i teraz Bóg Cię dotyka. Leczy być może uraz, którego doznałeś. Bądź uwielbiony, Jezu. Ty jesteś Panem. Ty naprawdę jesteś Panem. Peace.
chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć, Tobie chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć, Tobie chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć, Tobie chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć, Tobie chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć, Tobie chwała i cześć. Z głębi serc wyznajemy, Jezu, jesteś Panem. Chwała i cześć, Tobie chwała i cześć.
Stał się sługą wszystkich.